15 kwietnia w Ostrowcu Świętokrzyskim oznaczał przez wiele lat umowną datę zakończenia sezonu grzewczego. W tym roku wszystko wskazuje na to, że ciepło do mieszkań dostarczane będzie dłużej. W tej chwili sprawa jest jednoznaczna. Na wniosek zarządcy lub też właściciela jest to ciepło dostarczane lub też zamykane. Natomiast my dostarczamy to ciepło przez cały sezon, w związku z tym to jest pojęcie symboliczne. Sezon grzewczy jest tym razem wyjątkowo długi. Mieszkania dogrzewamy przez ponad pół roku. W tej chwili sezon trwa 196 dni już. Z tego, co obserwujemy na bieżąco prognozę pogody, wygląda na to, że w przyszłym tygodniu ma być spadek tej temperatury i tu już oczywiście zarządcy i właściciele zdecydują. Przy dużych odbiorcach typu spółdzielnie mieszkaniowe czy też wspólnoty jest to forma pisemna, że zarządcy do nas wystosowują takie pisma i na ich wniosek nastąpi wyłączenie. Do Miejskiej Energetyki Cieplnej wpłynęło jak dotąd jedno pismo z prośbą o przerwanie dostaw ciepła. Na piśmie wystąpiła do dnia dzisiejszego tylko szpital powiatowy i tam nastąpiło wyłączenie z naszej strony na wniosek pana dyrektora szpitala. Sezon grzewczy zakończyliśmy 7 kwietnia, w związku z tym, że po przeprowadzonej termomodernizacji spadek temperatury w pomieszczeniach przy obecnych temperaturach, przy załączonym ogrzewaniu i przy jego braku jest rzędu do 1,5 stopnia. Przy czym średnia temperatura, jaka w tej chwili panuje w pomieszczeniach szpitalnych, to jest rzędu 22-24 stopnie, w zależności od tego, czy pomieszczenia są na stronę słoneczną czy na stronę północną. Także z uwagi na to, że zachowany jest pełen komfort cieplny dla pacjentów, jak i dla personelu, zdecydowaliśmy się już na zakończenie sezonu grzewczego. W Miejskiej Energetyce Cieplnej przygotowują się do poważnego zadania. Podczas spotkań rad osiedlowych spółka promowała wymianę piecyków gazowych na centralną ciepłą wodę. Jak się okazuje, ostrowczanie są pomysłem zainteresowani. Prowadzimy rozmowy, jeżeli dobrze pamiętam, w tej chwili z 5 kolejnymi budynkami. Także jak Państwo widzą, to przynosi skutek i to, co zapewniamy, czyli bezpieczeństwo w przypadku ciepłej wody i również ten komfort przez mieszkańców jest brany pod uwagę. W Miejskiej Energetyce są przygotowani na wymianę piecyków gazowych na centralną ciepłą wodę w maksymalnie 4 blokach rocznie. Cały proces wymiany na terenie miasta to kwestia lat, jeśli oczywiście będą chętni. Według którego nastąpi montaż? Na pewno biorąc przykład chociażby najbliższych Starachowic czy też Tarnowa, gdzie ten program już jakby się kończy. Myślę, że to jest poziom kilku i kilkunastu lat. W tym roku dokonana zostanie wymiana piecyków w pierwszych blokach.